Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Jurassic Park. Ginie. Dzisiaj wybierzemy się poszukiwania złotego skarabeusza. Ulepszyłem sobie plecak. On się nazywa skarabeuszowy klejnot i no, jest on bardzo rzadki. Klejnot wodnego skarabeusza. Jeszcze nie wiem, czym jest ten wodny skarabeusz, to jest ciekawe. Czym ty jesteś? A, ciebie się robi w ten sposób, dobra. Ale do tego nie chcę, bo nas mało interesuje. Sztabkę żelaza, nie potrzebuję tej sztabki żelaza do niczego. Zrobiłem sobie nowy hełm, bo ten nam się kończył. I dzisiaj wracając, idziemy szukać skarabeuszowego klejnotu. Więc bierzemy sobie podkę na speeda i lecimy w którym kierunku? No w tym kierunku? Może być w tym kierunku. Bierzemy wolą drugi kierunek, bo tam za bardzo też nie chodziliśmy. No dobra, powiedzmy, że za tą pustynią gdzieś się wkopiemy w jakąś dziurkę. Myślę, że może być coś takiego. No i co? No i jestem ogólnie po długiej przerwie od nagrywania. Dokładniej mówiąc chyba 4 albo 5 dni. Już tłumaczę, dlaczego tak się stało. Dlatego, że bardzo się poirytowałem faktem, iż Adobe Premiere Pro nie obsługuje kodeka V1. I ogólnie bawiłem się z tymi kodekami dalej. I po prostu niezwykle się poirytowałem tym faktem, że wszystko mi się pierdzieli. I musiałem sobie zrobić przerwę. Doszedłem też do wniosku, że w sumie tutaj tego modpaka nam dużo już nie zostało. Powiedziałbym nawet, że zrobiliśmy już większość rzeczy poza samymi dinozaurami. No to został nam jeszcze Erebus, który ja nie wiem, czy będziemy w stanie zrobić. Więc Erebus chyba zostawimy sobie raczej na same samiuteńki. Koniec. No bo to może być naprawdę bardzo, bardzo trudne, żeby w ogóle tam przeżyć. A muszę się też doedukować w temacie Erebus, czy ja faktycznie będę miał tam szansę jakoś przeżyć, bo kiedyś ja w tym Erebus byłem, ja w ten Erebus grałem z chłopakami, we trójkę graliśmy i byłem w stanie tam przeżyć. Rzadko się zdarzało, że ktoś z nas zginął, więc no nie wiem, jak to jest możliwe, że ja tam tyle razy zdechłem, no jest tak ciężko teraz. Nie wiem, czy ja miałem wtedy jakiś lepszy ekwipunek, czy może coś innego się działo. Naprawdę, dlatego pojęcia nie mam. Chociaż wydaje mi się, że ekwipunek raczej też miałem deksowy, bo miałem podobne mody do tych, plus jeszcze co ja tam miałem? Twilight Forest. No nie było tam jakichś modów na nie wiadomo jakie itemy. No nie, więc nie wiem. Jak to jest z tym Erebus? Musicie mi dać jakieś protipy, jak tam się odnaleźć najlepiej. Bo no jak widzicie, ja sobie radzę tam naprawdę cienko. I chyba przydałaby mi się wasza pomoc. Wiadomo, że z wami jak pomyślimy wszyscy razem, no to pomyślimy dużo bardziej skutecznie niż jak będę myślał sam. Tutaj odkrywamy nowe tereny. Tutaj jest jakiś kanion, do którego moglibyśmy zejść. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Dlatego, że nie będziemy musieli się kopać aż tak głęboko. Nie wziąłem żadnego wiaderka, ale już raczej nawet nie będą mi potrzebne te wiaderka, tak sądzę. Chodzi o to, że nie będzie już mi potrzebna do niczego lawa, bo raczej już mam tej lawy na tyle, że mi do końca serii starczy. Ja tutaj tylko i wyłącznie jestem po... szukać tego skarabeuszowego klejnotu, może trochę lapisu. No bo ja już mam większość rzeczy, które chciałem osiągnąć w tej serii. Być może rozejrzymy się jeszcze za zamkiem Anu w Netherze. O ile nam się uda go znaleźć, chociaż z tego co zaobserwowałem jest on niezwykle rzadki. Więc no o ile uda nam się go znaleźć, no to sobie tam pójdziemy. Zdychaj. Dobra. A, Dino Coin. Okej, okay, już się cieszyłem, że już dostałem. A to co to jest? Fossil? Co jest? Ancient Golden Javelin Head. Może ten lag 2 mi tutaj powoduje, że ja dostaję jakieś duże itemy, czy dużo itemów. To jest ciekawe, czy szczęście ma jakieś znaczenie na te fossile. Smoka w tej serii raczej robić nie będziemy, bo to było w poprzedniej serii, a to miała być seria skupiona raczej na dinozaurach i takich rzeczach. Więc myślę, że nie ma się na tym co skupiać. I w sumie nawet zrobię ankietę na społeczności odnośnie przyszłości tej serii. No bo dla mnie osobiście jakoś bardzo dużo już tutaj rzeczy nie zostało do zrobienia. Większość rzeczy mamy osiągnięte.
Więc to będzie zależało od Was, czy chcecie to wszystko maksować i robić to naprawdę wszystko na 200%, czy chcielibyście coś nowego. Bo jeśli chodzi o nowe rzeczy, no to ja też mam bardzo dużo pomysłów. Mam pomysłów na trzy serie z Minecrafta. Między innymi będą to Pixelmony i dwie zwykłe serie z Minecrafta z modami. Więc no, naprawdę nie ma co narzekać, moim zdaniem, dobry King Creeperze. O nie, naładował się tam. Faktycznie dużo bije. Strasznie dużo. Myślałem, że taki naładowany creeper po prostu jest mocniejszy, ale jest naprawdę duża różnica w tym, jakie zadaje obrażenia naładowany i nienaładowany creeper. To jest ciekawe. W ogóle głodny jestem. Chciałem się najeść przed tym odcinkiem, ale stwierdziłem, że nagram go bez jedzenia. Że zjem sobie później. Zrobiłem sobie tylko herbatkę. Nie wiem, poza tym perigot jeszcze zbieram. To nie jest mi do niczego potrzebne. Nawet przyszedłem tylko po tego skarabeusza. I tak naprawdę to jest wszystko, czego mi potrzeba na ten moment. Bo DNA jakichś tyranozaurów i tak dalej mam. Chociaż tyranozaura da się oswoić. Tyranozaura nie trzeba wykluwać, to też jest fakt. Więc nawet nie muszę go. Nie muszę mieć DNA tyranozaura, żeby robić jaja tyranozaurów, bo to mi jest po prostu do niczego niepotrzebne. Dostaję jakieś Rusty Sword'y i jakieś inne syfy. Fossile. Ciekawe też, czym jest ten fossil. Mogę cię postawić? Nie, nie mogę cię postawić. Zobaczmy, czym jest fossil. Z jakiej ty jesteś modyfikacji? Expand, okej. Okay. DNA coin. Ecology table. Ale fart! Och! Już myślałem, że umrę. Na szczęście jednak nie. Dobra, idziemy dalej. Głupi szkielet. Zdychaj. Dawajcie mi skaraba. Ja chcę skaraba, nic więcej. Tylko po to tu przyszedłem. Żeby oswoić jakiegoś fajnego, dużego dinozaura. T-Rexa na przykład. Zmarnowałem tego jednego skaraba, dałem dupy. Ja myślałem, że a, jesteśmy na początku, na pewno wydropi nam drugi. I dupa. I nie wydropił. Nie mamy tutaj żadnego skaraba. Prędzej ta woda tutaj leci. Przestań mi tu lecieć. A, dobra, stąd to wyszło. Dobra. Nie będę też ukrywał, że trochę nagrywam ten odcinek w pośpiechu, bo jestem umówiony z koleżanką na zakupy na dzisiaj. Jeszcze muszę jechać na działkę i jeszcze muszę umyć auto. Nie wiem, czy na warsztat nie będę jechał z tym autem jeszcze dzisiaj. Żarówek wymieniać, bo ja już jeżdżę codziennie na ten warsztat z tymi żarówkami zesranymi. Bo ja chcę mieć białe żarówki, ale problem w tym, że moje auto nie wykrywa tych żarówek i trzeba w nim trochę pogrzebać. I po prostu mieli zamówić coś tam, mieli mi to zrobić i przedłużają wszystko z dnia na dzień, zamiast mi powiedzieć, na który dzień mam przyjechać, no to przyjedź jutro, na jutro już będzie, no, przyjedź pojutrze, no, przyjedź. Jeżdżę w tej, we w tej i dupa. Nic mi nie robią. Nie wiem, powiem, że chcę zniżkę czy coś. Dobra, może tutaj będzie nasz skarab. Mam nadzieję, że się uda. Jednak poszukiwania tego skaraba boję się, że będą trwały długo, bo ja też między odcinkami kiedyś tam szukałem, mówiłem wam. Ja szukałem tego skaraba wtedy bardzo, bardzo długo i nie udało mi się go znaleźć. Więc może być dość cienko ze znalezieniem skaraba. Mam ochotę na Arka ostatnio, ale Mikołaja w ogóle nie ma. Mieliśmy skończyć Sons of the Forest, ale do tego też go nie ma. Straszna lipa jest z Mikołajem. Wiecie, bo ja się zgodziłem na te seansy nagrywać z nim, bo ja nagrywałem u Krzysia serię i on chciał ze mną, no to się zgodziłem, nie? A nie wiedziałem, że to się tak skończy, że Mikołaj nie będzie miał później czasu na nic, jak zawsze zresztą, bo
Arka też już od kilku miesięcy nie nagrywaliśmy i to, co wy widzicie na kanale, no to są tylko i wyłącznie zapasy z Ark, które ja mam. Bo jednak mam tych odcinków z Arka całe mnóstwo, ale one wszystkie trwają godzinę, dwie godziny. I pociąć to całe cholerstwo, żeby to było w jakimś akceptowalnym czasie, no to, to trochę to trwa. Ząb tyranozaura. Ciekawe. Ale nie potrzebuję zębów. Ani Broken Ancient Swordów. Tylko ja potrzebuję skraba. Tylko i wyłącznie tego mi trzeba. Dobra, dawaj, rób pochodnie. Nie wiem, tu się wysram z tego całego syfu. Teraz tak, Ancient Sickle, Sickle, Łuk, to... Te fosile zostawię, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego, tego. Dobra, powiedzmy, że na razie styknie. Z ilością miejsca w ekwipunku. Dużo niepotrzebnych rzeczy mi dropi. No, ja bym chciał tylko i wyłącznie tego jednego skaraba. Jest też w tej modyfikacji, warto wspomnieć, coś takiego jak Time Machine. Time Machine, to się robi też ze skaraba. Problem w tym, że niestety ten Time Machine obecnie, w obecnej chwili nie działa, dlatego że modyfikacja jest w dość mocnym zastoju. Ze względu na to, jak wejdziecie sobie na stronę modyfikacji, no to autorzy modyfikacji to są osoby już w trochę starszym wieku, mają dzieci, rodziny, pracę i tak dalej. I to są dla nich priorytetowe rzeczy, przez co po prostu ciężko im jest się skupić na aktualizowaniu modyfikacji na bieżąco. Z tego co wiem, ma być przejście aktualizacji dopiero na 1.16.5 chyba wersję, no ale jakoś długo to trwa. No i nie mogę się tego doczekać, nie ukrywam, bo jednak to byłaby fajna rzecz, a mimo to tego nie ma. Fajnie też byłoby, jakby weszło na tą wersję, nie wiem, 1.18 czy 1.19, gdzie już weszły te nowe jaskinie. To byłoby też bardzo fajnie by się to odkrywało, jakby na przykład różne jakości znaleziska były w różnych miejscach. Moim zdaniem to by pasowało naprawdę do tego. W sensie różne jakości znaleziska na różnych głębokościach, to miałem na myśli. No i dupa, nie ma. Pytanie, czy da się tradować tym skrabeuszowym klejnotem, bo jak tak, no to ja mam mnóstwo kości, mnóstwo tych fosilsów i ja naprawdę mógłbym do jakiegoś archeologa poszukać, zagadać, żeby mi użyczył takiego skaraba, jakby miał na stanie, ale obawiam się, że raczej zdobycie tego skraba inaczej niż poprzez wykopanie go jest niemożliwe. Dobra, spójrzmy tutaj, może tu coś będzie. Baby zombie. Gdzie jesteście, mały gnoju? Zabijecie. No może was zastanawiać, czemu idę na zakupy z koleżanką. Oboje stwierdziliśmy, że w sumie nie mamy co robić. Ja w sumie muszę iść na zakupy. I stwierdziłem, że jak ona skończy dzisiaj szkołę, no to sobie pójdziemy. Nic tak. Nie, no bo też nie ma co robić. I tak wyszło. Nie wiem, ale ja dzisiaj w ogóle... Co ja dzisiaj pierdolę? Jak ja dzisiaj gadam? Ale mój komentarz dzisiaj jest straszny. Mam takie wrażenie, że mój komentarz jest okropny. Ale jestem tak zmęczony, jakiś taki dzisiaj niewyspany. Pewnie przez to, że nie piłem dzisiaj, bo wczoraj nie piłem. Wczoraj się wyspałem, bo... Przedwczoraj piłem, o, to miałem na myśli. Już się miałem ucieszyć. Ej, gdzie to zniknęło w ogóle? Ty to zabrałeś? Nie, tutaj to jest, okej. Dobra, już myślałem, że on to zabrał. I tak zginiesz. Mam taką chęć, żeby cię zabić. Mogę wszystko. To jest mój świat. Ja jestem panem tego świata. Ten świat należy do mnie. I będę robił na nim to, co będę chciał i usunę go, kiedy będę chciał. I będę zabijał na nim kogo i co będę chciał. Naprawdę jestem mordercą seryjnym. I próbuję stłumić swoje chore żądze, grając w Minecrafta. Nie, żartuję. Zdychaj.
leżeć. Złote jabłko. No to za tym to nic ciekawego. No, koniecznie potrzebuję. Jak to się zwie? Koniecznie potrzebuję. No jak to się zwie? No, no skraba. No. Potrzebuję tego skraba koniecznie. Tu nic nie ma. Nie wiem. Czemu ja musiałem mieć takiego farta wtedy akurat? Jeszcze go zmarnowałem. No głupi to zawsze ma szczęście, nie? Nie, no jesteśmy na początku serii. Na pewno znajdziemy drugiego. Dupa. Takie kwiatki w taki deszcz. Jakby to mój stary nauczyciel powiedział. Którego serdecznie nie pozdrawiam. Nie, to no, jeden z najgorszych nauczycieli, w jakich poznałem historię swojej edukacji. To naprawdę był tragiczny nauczyciel. Jeśli myślicie, że nauczyciel, który jest wymagający, jest zły, to się mylicie. Co jest? Czemu ja kasznąłem? Czyżbym miał jeszcze być chory? Może dlatego jestem zmęczony? Oby nie. Dostałem to gówno. Broken Amulet. Domination. Dominika. Dominika na Amber. Pierdziele, jąkam się jak nie wiem. Jak Duda mówiąc po angielsku. Dosłownie. Aj. Albo nie wiem jeszcze. My friend in need is a friendly dick, nie? Wiecie o co chodzi. Polecam szkołę podstawową. Zapewne wyborcy też nie ukończyli tej szkoły. Nie rozumiem, dlaczego tacy ludzie mają prawo do głosowania. Dlaczego tacy ludzie w ogóle mają prawa człowieka? Weź się pierdolę głupoty. Serio. Myślałem, zobaczyłem, że coś żółtego poleciało. Dajcie mi skaraba. Nic więcej nie chcę. Ja chcę tylko i wyłącznie skaraba. Jak ktoś z was tam pisał w komentarzach, że chce dłuższe filmy pod 37-minutowym odcinkiem, to ten film będzie z dedykacją dla ciebie, kolego. Wybacz, nie pamiętam jak się nazywasz, ale będzie z dedykacją. Dobra, wywalę te czaszki, Amber. Nie potrzebuję tego całego syfu, jakaś noga Gallimimusa. Też mi to nie jest potrzebne. Aha. A dlaczego? Dlaczego woda łączy się z lawą i nic się z tym nie dzieje? Ciekawe. Ale dobra, no gdzie to jest? Ja chcę tego skaraba. Nie odpuszczę dzisiaj. Ostatnio już odpuściłem. Miałem cały jakiś płynek syfu. Dzisiaj nie zamierzam. Gin woda. Jak ja nie lubię wody. W końcu jestem graczem, nie? Powszechnie wiadomo, że gracze wody nie lubią. Murzyni zresztą też. Po murzynach nawet widać. Ale jestem fiutem dzisiaj. I dobrze. Nie wiem, co jest ze mną dzisiaj nie tak. Serio. Jestem jakiś zmęczony, głodny. Niewyspany. Niewyruchany. Nie, to jest naprawdę. Mój poziom, który ja reprezentuję, to już jest naprawdę. Mógłbym się na podłodze położyć. Posiedźmy sobie w ciszy, co? Nie będę się już odzywał. Zaraz stanę się częścią Pandora Gate, bo wyzywam wszystko i wszystkich. Wszystko jest gówniane. Nie wiem, co ja dzisiaj robię. Nie wiem, teraz będzie już głowa, bo jakiś taki ospały jestem. Tak, jeszcze sobie siewnąć trzeba koniecznie, no. No to będzie, że trzeba nagrywać.
za swoje filmy po pijaku. I na zakupy będzie jechał jeszcze. Też po pijaku. Cóż, były takie plotki, jak to Karim z Gotika powiedział. Ale ja cicho gadam, już serio. Nie wiem, co jest dzisiaj nie tak naprawdę. Jestem jakiś taki strasznie zmęczony. Oj, trzeba sobie ziewnąć. Nie wiem, przekopnę się tutaj. Musiałbym mieć chyba enchant archeolog na Kilofie albo paleontolog, nie wiem. Któryś enchant na pewno wiem, że był z tej modyfikacji fosyl z archeologii, ale nie wiem, co on dodaje, ten enchant. Bo wiem, no wiem, że na pewno zwiększa nam dropa z tych rzeczy, ale co tam dokładnie daje, czy zwiększa to szanse na wydropienie skarabeusza? Czy to w ogóle zwiększa jakąś szansę? Czy to w ogóle ma sens, taki enchant? Nie wiem, na upartego się mogę wrócić do bazy i zrobić sobie 50 kilofów. Po co nie? Możemy i tak zrobić w sumie. Niech będzie dzisiejszy odcinek w formie streama, ale mam w ogóle zatkany nos. No chyba będę chory. Mam tutaj zawalone zatoki, oprzy mnie pieką. Bardzo możliwe. Nie no, nie będę chory. Ja nie choruję. Poza COVID-em, na którego zrobiłem recenzję. Gdzie nawet ja nagrywam film na COVID-a. Mnie już tak odwaliło, że nagrywam film na wirusy. Inni nagrywają filmy na siebie, a ja nagrywam filmy na wirusa. Dobra, wyskoczyłem. Postawię ten piasek. Nie będzie, że nie było mnie tu. Dokąd teraz? Tam jest baza, w tamtą stronę. 740 metrów. Czekajcie, zamieszam sobie moją herbatkę z miotkiem. Wezmę sałyczka. No, od razu lepiej. Jajuszko. Potrzebujemy jajuszek. Tylko jedno. Szkoda. Z 15:20, jeszcze półtorej godziny. Jeszcze półtorej godziny na znalezienie jakiegoś nędznego skarawa. Och, jak mi się chce. Och, jakie to wszystko jest do dupy. Och, jak mnie boli istnienie. Nie wiem, na dzisiejszy ten film to naprawdę będzie... Nie wiem. Tak sobie... No, nie wiem, bo to wcześniej tak zaczynałem ten film nagrywać z takim... O, spoko, nagram sobie Minecrafta, mam czas teraz. Teraz mam takie... Kurwa... Jak jestem zmęczony. Trzeba ziewnąć koniecznie. Mam wypalenie zawodowe. Nie no, nie. Nie wiem, co się dzieje. Nie, serio, może po prostu zmęczenie zwykłe. Źle sypiam. Co ja poradzę, że źle sypiam? W zasadzie prawie nawet nie sypiam. Dzisiaj też się obudziłem, nie wiem. Siódma, ósma. Może ósma. Nie wiem, tak troszeczkę wcześniej niż zwykle wstaję, bo tak zwykle wstaję, to tak godzina 8:50, tak 9:30 mniej więcej. To jest taka normalna godzina u mnie do wstawania. Ale nieważne, wstałem. Położyłem się z powrotem i gniłem prawie do 12. Jak tak można? Jak? Jak można było leżeć w łóżku przez tak wiele godzin? Jak ja nie lubię leżeć. Zwykłe marnotrawstwo czasu.
A ludzie, którzy leżą, są zwykłymi, śmierdzącymi leniami. Dokładnie tak. Nie, ja już naprawdę nie wiem, co gadam. Próbuję, żeby chociaż trochę to było śmieszne, ale wydaje mi się, że to raczej brzmi jak gówno. Mój komentarz, który ma być niby śmieszny. Dobra. Zróbmy. Jej, kurwa! Trzeba ziewnąć, no. Już mam dość, już nie chcę. No zróbmy sobie kilofy indeksowe, bo prezesa stać. Na początek 3 wystarczą. I sprawdzamy. Wydajność 3, archeologist 3. No i super. Jeszcze niezniszczalność 1, a tutaj na ten. Niezniszczalność 1, ej dobra. Nikosiowi się udało, patrzcie teraz. O. O! No i super. Dobra, i zobaczmy, jaka będzie różnica w tych kilofach. Dobra, siekierkę odłóżmy. I lecimy dalej. Oczywiście sobie mogę skoczyć na ryj. Mnie to nie boli. Wolne padanie 50. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Ok, dostałem dwie rzeczy. Czyli drop chyba jest zwiększony. Tutaj jest jedna rzecz, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. O, mi ręka zdrętwiała w ogóle. O, moja ręko. Nie drętwiej mi tak. Nie wolno. Jeszcze lewa od biegania. Może za mocno mam dociśnięto do biurka. Nie wiem, gówno ten enchant dał. To tak naprawdę. I tak po jednym wypadł. Ja chcę tego cholernego skaraba. Naprawdę, nic więcej nie chcę. Egzekucja. Tyłem, przodem do ściany i w tył głowy. Adolf byłby dumny. Nie no, ale oddaj mi to. Human coin. A, to jest animal coin. Ja nie przyjrzałem, one są faktycznie inne. Dasz mi skaraba, gro? Proszę. Nie, no nic tu nie ma. Nie wiem, jeszcze jakieś chrypy dostaję. Nie fajnie. Oj, nie fajnie. Dobra. Wszyscy do piachu. A skaraba jak nie było, tak nie ma. O! No jest! Patrzcie to, jak się wyprosiłem. Dobra, ale tym już się zajmiemy w następnym odcinku, bo jestem tak zdechnięty, że ja po prostu potrzebuję jakiejś przerwy. Potrzebuję sobie zrobić przerwę, potrzebuję iść coś zjeść, odpocząć i może wtedy coś nagram, a jak nie wtedy, no to na inny dzień, bo po prostu ja dzisiaj jestem nie do życia. Nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, naprawdę. No, źle się dzieje. Ale mamy skaraba. Skrapem możemy oswoić na przykład dzikiego tyranozaura. Nie, musi być tak, że my wyklujemy tyranozaura swojego. Ciekawe, czy jest siodło. Saddle. Nie ma czegoś takiego jak saddle. Okej. Okay. A... tyra, czy w ogóle jest jakiś, nie wiem, harness, czy cokolwiek? Nie ma chyba. No to jak nie ma, no to trudno. A stąd mi wypadnie jeszcze jeden skarab? Niestety nie, a to się tak śmiesznie zbugowało, jak podskakiwałem. No nie wiem, w ogóle piszcie, czy chcecie nową serię z Minecrafta, albo ja zrobię nawet ankietę. No to zajrzyjcie na ankietę społeczności, przewincie ze 2 tygodnie do tyłu. To jest jakiś, nie wiem, 10. film, który ja nagrywam w zapasie. No i wiecie, no po prostu nie wejdzie ten film. Teraz mamy film 28 na kanale, dzisiaj wszedł.
Więc no jest różnica na pewno iluś dni, bo to nie wiem, może być nawet i 38. Więc jeśli było kilka postów na karcie społeczność, no to pamiętajcie, żeby przewinąć sobie tą kartę o tydzień lub dwa, jeśli pisałem jakieś inne posty. To tak, żebyście mieli tą świadomość, że nie usunąłem tego posta, tylko on gdzieś tam jest. A na tą chwilę ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, mimo iż jestem w stanie co najmniej słabym. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.